Cieszyński meeting pływacki już gościł nas po raz szósty, czyli mamy szóstą edycję. Dzisiaj 17 niedzielę mamy drugą rundę tego cyklu. Biorą udział w tym dzieci i młodzież z całego województwa śląskiego i nie tylko, bo jeden zawodnik jest z Warszawy, mamy gości z Czech. Zawodników jest 18 klubów, ponad 223 dokładnie. Cieszymy się bardzo z zainteresowania, bo tak jak mówię, w tej rundzie jest ponad 200 zawodników. W poprzedniej, w pierwszej rundzie było 150-160, więc teraz ta frekwencja jest wyższa, co nas bardzo cieszy. Tym bardziej, że Cieszyn jest troszeczkę tak na dole naszego województwa. My nie jesteśmy, prawda, w Katowicach czy w Rudzie, Dąbrowa, gdzie tam jest skupisko tych klubów pływackich wszystkich, więc troszkę tu do nas nie po drodze, stąd bardzo się cieszymy z takiej frekwencji. Na naszych zawodach startują licencjonowane kluby, ale również i szkółki pływackie. Jest szeroki wachlarz możliwości, jakby to powiedzieć, dla klubów i szkółek pływackich, bo chodzi o to, żeby te dzieci najmłodsze mogły się też zapoznać z tymi zawodami i wejść w rywalizację sportową. Wiadomo, są zawody Mistrzostwa Śląska i inne zawody. Jest to fajne przygotowanie do tych najważniejszych zawodów na Śląsku, czyli jako dobry trening, dobre przygotowanie startowe. Walczymy, rozwijamy się dalej. Niestety teraz w tej rundzie tylko jeden klub cieszyński brał udział, nasz klub. Natomiast staramy się, rozwijamy. Myślę, że jest nieźle. Jest troszeczkę miejsc medalowych, wysokich lokat, więc jak najbardziej idziemy do przodu.